Catering Pomelo. Tak smaczny, że nie trzeba nic dodawać. Panowie, każdy wie co ma robić. Po trzy punkty. Catering Pomelo! Dał, ale ślizgo. A nie, dobrze. Jeden. Aj! Wiesz, się go tam nabił w głowę, gdzie? No. Bury tutaj mógłby zaszaleć. Pada w pole karne Mikołaj Neumann na prawą nogę, zagrywa wzdłuż bramki, tu był Kuba Kosecki, jednak centymetry. Dobra strzał, kogo wskazał Przemek Bella jako najlepszego piłkarza? Ciebie. Nie. Ciebie. Nie. No ja mam nie. Dobra, ja mam jeszcze jedną próbę. Czekaj, no. No, ale to powiem, to mniej oczywista, ta bardziej oczywista to jest Fabien. Fabien? Maciek Machalski, czy teraz zobaczmy świetne dośrodkowanie. Świdzikowski 1-0 w 8 minucie. Maciek Świdzikowski wykorzystuje świetną centrę Maćka Machalskiego. Brawo, Świdzio! Maciek Świdzikowski też już kilka bramek ma, ale oczywiście Ciechana nikt nie przegoni. Nikt. Neumann. Ciechański, świetnie zabrał się Daniel Ciechański, po raz 32 w tym sezonie ligowym. Daniel Ciechański. Euforia na ławce. Brawo Danielku! Emocje do 12. Synek! Do 12, a będą emocje w środę. Pucharze Polski na pewno. Dzisiaj troszkę tak widać, że amator przyjechał troszkę bardziej cofnięty, nie chce nas atakować. To Pomelo. On zawsze blikiem płaci, ale ma rozładowany telefon. A w pucharze nie musi być młodzieżowiec? Nie. Nie ma, nie? W ogóle przepis nie pomaga. Daj kogoś, Przemek. Trzymaj go na bliskim. Najlepszy młody piłkarz młodego pokolenia w KTS-ie weszło. Największa chęć do pracy, zero narzekania i duże umiejętności. Prawa noga jak u Pele, a lewa jak u Petra Świeczyńskiego. I czekamy, aż eksploduje ten talent. Tak, to jest prawdziwy fan. Nie, tylko muszę spuścić z tej smyczy tutaj. Ja dam radę. Tylko go wpuśćcie na boisko, pokażę. Kurczę, tu brzuszek jakiś, kurczę, to coś nie tak jest. Święty, po 3 punkty. Trzeba uzupełniać to Glowodany, że my siłę pracować, nie? Chłopaki już pojedli po sztuce, teraz czas na sztab. Do szatni na zapas? Tak jest. Nie, od razu. Ty Kosecki w tańcu z piłką. Wchodzi, mija rywala tutaj. Faulowany moim zdaniem przez Bachanka, jednak arbiter Bojar Stefańska nie dyktuje rzutu wolnego i w tym momencie kończy pierwszą połowę, a więc... Nie! Kosa, to był faul, nie? Tak! Nie, na ryju. Muszę dać do nogi. Do nogi, więc no tak. Wiesz, za głowę panowie, za dwie bramki jeszcze, żeby być spokój, bo tak 2-0 to wiesz, że to nagle kopnął sobie i strzelił. Ta piłka mega przyspiesza na tej murawie. I jak nawet ta piłka jest za plecy, tym bardziej, że gramy te podcinki, a oni są ustawieni dosyć nisko i tam nie ma tego przestrzeni. To co Maciek dał na Ciechana, to okej. Pole karne tak, ale to Świdzika bym wolał, żebyście pasem, zmienili stronę, utrzymali się, żebyśmy cierpliwie budowali te akcje, bo było parę bardzo fajnych akcji. I co więcej, panowie, dużo miejsca jest na boku boiska. Jeżeli zmienimy stronę, no i za każdym razem pójdziesz po długości, to z tego jest chleb, z tego jest sytuacja. Trzymamy to. Mentalnie dobrze nastawienie, żeby nie było tak, że jedna połowa jest, tak jest dobra mentalnie, druga trochę gorsza. Chyba gra w takich warunkach jest przyjemna, tak mi się wydaje, bo piłka szybko chodzi, można popracować. Kuba dostanie ciężką piłkę i źle przyjmie. Święty! A całkiem nieźle tutaj. Przed razu! Dajcie prostą piłkę. Warunki ciężkie, ale raczej zawodnicy lubią grać w takich warunkach. Piłka chodzi. Piłka chodzi, dostaje po ślizgu, jest szybka, więc powinno być łatwo zaskoczyć. O Jezu. Dzień
Czekaj, się powie, Surmak nie bardzo wiedział, co ma zrobić z piłką. Kosecki przejął Ciechański. Machalski kapitalnie się zachował. Maciek Machalski położył gorczycę. 50 minuta, mój ulubieniec, Maciej Machalski. Zmiany, znasz tu jakieś minuty jeszcze może? 50 będzie pierwsza, Bary wejdzie. Ja w 15 będę zostawę. Dostaniemy 25. Myślę, że tak. Minuje go z gry oczywiście w tym meczu i z pozostałych spotkań w lidze teraz Neumann. Neumann, kapitalne zgranie teraz Ciechański na 4-0. Dośrodkowanie Mikołaja Neumanna. Ciechan po raz drugi w tym spotkaniu. Ja bym ci nie powiedział, to już nie pobiegł. Maciej Machalski z rzutu rożnego. Wiemy już, że dzisiaj było groźnie. Teraz Kosecki zgrywa, Kosecki! I zamyka Daniel Ciechański. Mamy 5-0 w 56 minucie. Fabien, super! Brawo, ziomu, Fabien, dobre kofa. Merci. Brawo. Trzebią! Brawo. Oskar, jak się woła, to już nie ma żadnego. Przewoła, tak. Tak, zamykamy to. Kacper na siódemkę. Tak. Dawaj, KTS. Nogi naszego zawodnika, Maćka Machalskiego, Burkhardt. Burkhardt świetnie, miękko do Koseckiego. Kosecki, gorczyca tam wkłada rękę. Jeszcze utrzymał piłkę w boisku Kosa. Zagrywa do Machalskiego. Machalski prostopadle, zobaczmy. I mamy szóstą bramkę. Przemek Bella, strzelcem swojej pierwszej bramki w tym sezonie. Majstersztyk. Realnie. Maciek Machalski też wszystko zrobił świetnie, wzorowo kładł rywali. I teraz zobaczmy, mamy siódmą bramkę w tym meczu. Mówiłem, że strzeli Patryczek Jakubczyk dzisiaj bramkę. Patryczek strzelił! Zadzwoń do niej. Folgier, zobaczmy zagranie. Jest zespół z Maszewa teraz przed szansą bramkową i 7-1. Nie. Takie stracone bramki powinny nas motywować do tego, żeby grać pełne 90 minut w zaangażowaniu, bo gdybyśmy tutaj dopilnowali lepiej zawodnika, to byśmy tej bramki stracili, bo to nie była jakaś wybitna akcja. Też nie powinniśmy się irytować tym faktem, bo jesteśmy zaangażowani w 100% i bywa tak w piłce, że musimy też szanować przeciwnika, że każdy po prostu chce strzelić bramkę, tak więc, żeby tego unikać. Również pozdrawiamy ją serdecznie i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Tymczasem Januszewski na 8-1 po zgraniu Kuby Koseckiego. Wydaje mi się, że klub z Ekstraklasy grający też w takich warunkach też miał kilka bramek straconych, niezależnie od tego, jakim składem i jakich obrońców by mieli. Tak więc bywają takie przypadki, trzeba szanować przeciwnika. Że... I widzicie, to nie jest kurwa takie proste strzelić bramkę. Tyle mam do powiedzenia, dziękuję. Daj mu. Aj, guziec. Zdobycia przez KTS kolejnej bramki. Machalski, Kosecki. Czy w końcu strzeli swojego gola? Kosecki, tak jest! W 92 minucie Kuba Kosecki. Z taką złością sportową widać było, że Kuba chce tą piłkę wpakować. Brawo, Kuba! Brawo! Kubuś. Brawo, Kuba! Kosa to. Tyle w temacie. Ja nie będę nic mówił. Rozliczysz się z Marcinem. Będziemy rozmawiali zaraz. Ale nie jego wina. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki. Jazda. Tak, zapraszamy kibiców. Marcel, chodź tu. Marcel, chodź. Tak jest, zapraszamy wszystkich kibiców w środę. Jacek w końcu 18 czy 19? 18 czy 19? 19. Można być na 17, będziemy się dłużej cieszyć. No, 19 w środę. Środę, 9 listopada. KTS weszło. Tak dawaj, jest. KTS. Jedziemy. Dawaj, KTS! Dawaj! Mam bardzo ważne pytanie! Kto wygrał mecz? Weszło! Weszło! Weszło, weszło, weszło! Za ci gorączki w górę jeszcze głośniej! Kto wygrał mecz? Weszło! Weszło!
Catering Pomelo. Tak smaczny, że nie trzeba nic dodawać.